Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emil Kaleński, trener waszego ulubionego youtubera, czyli Polish Fitness Freaka Bartka. Jesteśmy właśnie na jednych z konsultacji. Ja chciałem powiedzieć troszeczkę na temat osoby Bartka, przygotowań Bartka i naszej współpracy przede wszystkim. Myślę, że będziecie mieli okazję oglądać go troszeczkę więcej w internetach, także też i siłą rzeczy gdzieś tam ja się przewinę. No jak wiecie, ostatni start przebiegł stosunkowo pomyślnie. Ja byłem bardzo zadowolony z rezultatu, jaki osiągnął Bartek. Mianowicie czwarte miejsce na debiutach, także uważam, że bardzo dobry wynik. Dużo osób gdzieś tam stawiało na Bartku kreskę, krzyżyk właściwie i po prostu gdzieś tam no, starało się go wręcz zdeptać, zdeprymować, mówiąc, że genetyka nie ta. Z czym zgadzam się w ogólnym tego słowa znaczeniu. Bartek nie jest jakimś fenomenem, może genetycznym, jest freakiem. Natomiast no jedno, co trzeba mu oddać i czego nie można mu odmówić, to ciężkiej pracy i charakteru. I walczyłem nawet troszeczkę z tym przez dłuższy czas, żeby ten charakter troszeczkę stonować, bo no, jest maksymalistą w pełnym tego słowa znaczeniu. Bardzo pieczołowicie podchodzi do wszystkich wytycznych. Nierzadko też psując sobie tym troszeczkę głowę i podejrzewam, że mogło mieć to też także wpływ na jego życie osobiste. Ja aktualnie wyznaję taką troszeczkę luźniejszą metodę przygotowawczą, no i też starałem się mu to w ostatnich tych naszych miesiącach współpracy przekazać. Myślę, że z dobrym skutkiem, bo forma to też składowa takich elementów jak psychika. Jeżeli ona jest utrzymana w zdrowiu, to i ta forma przychodzi zdecydowanie łatwiej. Cóż mogę powiedzieć? No, podjęliśmy decyzję wspólnie, ja się do niej przychyliłem. Nie byłem do końca przekonany na początku, bo Bartek, jak wiecie, miał troszeczkę przygód po drodze zdrowotnych. Była operacja wyrostka, także no, taki dosyć inwazyjny zabieg. Natomiast no, mimo wszystko gdzieś tam to pożądanie sceny było w nim na tyle mocne i ja rozumiem to doskonale jako zawodnik, bo nic nie motywuje tak jak wystąpienie faktycznie na scenie. Czy trenowanie dla siebie, dla zdrowia, dla wyglądu jest fajne, ale generalnie no, nie po to to robimy, tak? Gdzieś tam każdy z nas chce się troszeczkę mocniej wyróżnić, no i pragnie ekstremalniejszych rezultatów niż bardziej ekstremalnych rezultatów niż po prostu kostka na brzuchu czy forma na plaży, prawda? Także no tutaj z tego tytułu, że było to tak na tyle mocne z jego strony pragnienie tego ponownego startu, zdecydowaliśmy się ponownie rozpocząć przygotowania, które swoje uwieńczenie mają mieć miejsce w październiku tego roku. Jak wiecie, oczywiście rok jest troszeczkę posrany, ten i poprzedni, także tutaj nie można nic do końca planować, ale jakiś cel fajnie mieć. Zresztą ja podobnie podchodzę do sprawy. Też gdzieś tam mi coś chodzi po głowie, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym może mówić. Natomiast no, przygotowania tak naprawdę już można powiedzieć ruszyły. Jesteśmy w którymś tam już tygodniu współpracy. Bartek na pewno powie więcej na ten temat, co do szczegółów. No i efekty są jak na ten moment bardzo zadowalające. Zaskoczony jestem bardzo reakcją ciała na bodźce po przerwie i to jest to, o czym przed chwilą też rozmawialiśmy tutaj poza kamerami, że faktycznie ta regeneracja, ta przerwa, ten czas dla organizmu jest bardzo mocno niedoceniany ogólnie w prowadzeniu czy przez trenerów, czy w prowadzeniu się samym przez zawodników. Też ten temperament często warto troszeczkę utemperować i spuścić z tonu od czasu do czasu. Wtedy naprawdę nasz organizm nam potrafi podziękować. Bartek też jest taką, jak już wspomniałem, osobą, która ma takie podejście bardzo radykalne. A takie podejście radykalne na co dzień no, skutkuje po prostu bardzo mocnym przeforsowaniem ciała. Więc ta przerwa spowodowana, co prawda urazem, więc nie była to przerwa taka w pełni regeneracyjna,
ale mimo wszystko układ nerwowy i mięsień, który odpoczął od bodźców takich siłowych, na pewno jest świeższy. No, zareagował tak, że po prostu ja jestem bardzo zadowolony. Widzę, że faktycznie to ciało się rozbudowuje w należyty sposób. Staramy się do tego wszystkiego włączyć adekwatny dla jego sylwetki, dla jego braków trening, który faktycznie skutkuje. No, na ten moment widzę zdecydowaną poprawę w obrębie obręczy barkowej, właśnie klatki piersiowej, która poza tym, że mogłaby mieć lepszy kształt, to w końcu łapie tą masę mięśniową, a nie ma lepszej drogi do tego, żeby jakby poprawić pewne mankamenty takie anatomiczne, po prostu nabudowaniem na siebie mięśni, także w tym wypadku w tą stronę się kierujemy i faktycznie to widać. Podobnie ramiona, no dół ciała tutaj jak gdyby zawsze był przodujący. W końcu zaczyna on być po prostu adekwatny do góry i proporcjonalny, także też ta sylwetka zyskuje na takiej estetyce. Tyłem mamy troszeczkę do pracy, aczkolwiek też wydaje mi się, że tam powolutku coś łapiemy. Oczywiście no, masa jest tutaj na tyle niewdzięcznym okresem, że też te szczegóły troszeczkę zanikają. Szczególnie tutaj w sylwetce Bartka gdzieś tam no, ta woda się potrafi zebrać bardziej w tych miejscach newralgicznych, czyli właśnie dół pleców, okolice pasa, więc troszeczkę to nam obraz tutaj zamydla, aczkolwiek, no mówię, fachowym okiem jestem w stanie stwierdzić już sporą poprawę, nie? Także no, jestem bardzo dobrej myśli, myślę, że pomysł ze startem trafiony. Byłem jeszcze no, zdania, że może faktycznie warto poświęcić jeszcze jeden sezon na przepracowanie, a idzie to w takim tempie i tak fajnie nam to ciało zareagowało, że wydaje mi się, że na pewno ujrzymy Bartka w lepszej odsłonie niż ostatnio. A o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, prawda? Czyli pokazywać się no, przynajmniej równie dobrym, albo nawet i lepszym niż ostatnio. Takie też podejście wyznaję wobec swojej osoby, także też mnie wcześniej nie zobaczycie niż poprawionego w pewnych aspektach. No, natomiast wracając do osoby Polish Fitness Freaka, śledźcie, kibicujcie, trzymajcie kciuki, bo wydaje mi się, że znowu pokażę coś fajnego i pewnym niedowiarkom też troszeczkę nosa utrzę, prezentując znowu na scenie bardzo fajną sylwetkę i przede wszystkim poprawioną sylwetkę, a to w tym sporcie tak naprawdę chodzi ciągły progres, prawda? Także śledźcie, obserwujcie, lajkujcie, klikajcie i co tam jeszcze się robi na tych internetach. Pozdrawiam.